jadę właśnie na lotnisko, za chwilę startuje samolot i lecę do Miami. Lecę zrobić rekonesans na rynku nieruchomości. Byłem tam już kilkukrotnie i myślę, że to jest dobre miejsce do tego, żeby sprawdzić, jaki jest potencjał inwestycyjny, po ile chodzą mieszkania, po ile można na tym zarobić, jakie są koszty utrzymania. To wszystko dowiem się specjalnie dla Was, ale też i dla siebie, bo sam jestem zainteresowany. Ewą i Andrzejem Muczo. Chcę mi pokazać typowy dom w Miami dla kogoś, kto lubi wodę, lubi łódkę. Także ten dom kosztuje 5 milionów dolarów i jestem ciekawy, co zobaczymy w środku. Zapraszamy wszystkich. Muczo Miami. Za nami ktoś inny. Nowy pre-construction, rok 2023. To jest 6 pokoi, 7 pełnych, kochani, łazienek. Mamy piękną łódź, która powinna wasza stać na samym froncie. To jest na 50 feet łódź. I słuchajcie, no to zapraszamy. Jednym słowem lecimy sobie tutaj na dworek. Tak skromniutko, ale zobaczcie, jak pięknie. Chciałem Wam przedstawić jedną osobę, która zajmuje się nieruchomościami zawodowo. To jest Andrzej Muczo, piąteczka. Piąteczka. Andrzej jest brokerem, zajmuje się też zarządzaniem najmem i działa bardzo prężnie w Miami. Ma tutaj swój zespół i poprosiłem go tutaj, żeby się ze mną spotkał i porozmawiał na temat właśnie tego, jak działa rynek nieruchomości w Miami. Można powiedzieć, że cała Floryda Południowa jest bardzo dobrym miejscem do inwestowania z dużym naciskiem na Miami. Dlaczego? Bo to jest miasto turystyczne. Tu mamy sezon, to trzeba podkreślić, mamy sezon 365 dni w roku. Ten rynek bardzo prężnie się rozwija, bo to, co widzimy, jak nawet wiesz, przyjeżdżasz, za każdym razem widzisz coś nowego. Ja nieraz mi się zdarza, że wjeżdżam w jakieś ulicy i czasami nawet nie poznaję, bo przed chwilą były 2 piętra, a już są na przykład 6-5 pięter. No i same te inwestycje, które idą w Miami, czyli przebudowy, nowe mosty, nowe autostrady, nowe muzea. Jesteśmy tym takim centrum kulturalnym, kulturowym Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeżeli mówimy o Miami. I co jest właśnie ważne do podkreślenia, że można śmiało powiedzieć, że Miami staje się takim Nowym Jorkiem XXI wieku. Tutaj będziemy się bawić za kilka lat. 2027. Jesteśmy właśnie w modelu mieszkania, które będzie wyglądać właśnie w ten sposób. Cały budynek ma 60 pięter, mamy 200 mieszkań. Pokażę Wam coś bardzo w tej chwili fajnego, jak wygląda mniej więcej prezentacja kuchni. Mamy tutaj taki system, za pomocą którego otwieramy drzwi. Wszystko jest automatycznie i tak się prezentuje nasza kuchnia. Ktoś nagle przychodzi, a nie dokończyliśmy sprzątania. Naciskamy guziczek. Jeżeli na przykład mamy za mało miejsca w kuchni, coś takiego. Także wystawiamy się pod sam nos, podstawiamy jedzenie. Każdy jest zadowolony, mamy o wiele większą powierzchnię kuchenną. Wchodzimy w tej chwili do głównej sypialni i na co powinniśmy też zwrócić uwagę? Ze względu, że jesteśmy w tym pięknym, jednym z najpiękniejszych na dzień dzisiejszy budynków w Miami, a dokładnie w Sunny Isles, umeblowanie. Nie dość, że to jest budynek Bentley, tak samo jeszcze przychodzi z meblami od Bentley. Witam serdecznie, mam na imię Mariusz Majszak. Od 10 lat pomagam ludziom nie tylko z Polski w procesie sprzedaży i zakupu nieruchomości w okolicach Miami.
Okej, okay. I gdzie najczęściej wybierają Polacy, które są rejony Miami? Ja wiem, że pewnie są rozsiani po całym Miami, prawda? Ale najwięcej, jakbyś miał powiedzieć, mieszkań sprzedać Polakom albo kupuje Polaków. Co ciekawe, no właśnie Sun Isles, czyli tu, gdzie jesteśmy teraz, tutaj jest dosyć sporo Polaków. Bo jesteśmy w Trump Tower. Zgadza się. Trump Tower 2 na Sun Isles Beach. No sam, jeśli chodzi o Sun Isles Beach, no to tutaj jest dobra jakość, dobra jakość do ceny. Polacy to lubią i tutaj sprzedajemy dosyć sporo. No ja zauważyłem teraz duży napływ ludzi z branży IT. To są ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na pracę zdalną, mają jakąś swoją ekipę mniejszą lub większą w Polsce. Praca z Miami, jeszcze ten... Tutaj jest 6 godzin różnicy, także oni są w stanie jeszcze zazębić się z tym czasem Polski. Są w stanie jeszcze pracować stąd. Także odnowiony budynek lobby, zobaczcie, no już jest takie nowoczesne. Kiedy rok to jest? 1997, ale po generalnym remoncie. Opłaty są na poziomie, on ma 700 47 square feet, opłat ma 1055, czyli gdzieś w okolicach dolara 20 za stopę kwadratową. Fajnie właśnie odnowili to, mimo że budynek jest z 97, to wszystko jest nowe. No słuchajcie, widok, jeśli chodzi o widok, to jest przedni, bo to widzisz, widzisz całe Miami, wysokość jest też odpowiednia, żeby widzieć to Miami, więc jesteśmy na 650 West Avenue, mieszkanie kosztuje 815 tysięcy, ma 70 metrów kwadratowych, czynsz 1000 dolarów miesięcznie, podatek w okolicy 9000 dolarów rocznie. Lokalizacja to jest podstawa, no, żeby kupić w dobrej lokalizacji, żeby ten produkt później był sprzedawalny, nie tylko sugerować się tym, co się podoba, tylko żeby to po prostu było zbywalne, czyli no, coś popularnego, płynnego. Taka najbardziej, można powiedzieć, imprezowa, turystyczna lokalizacja to jest South Beach. Tam z reguły przyjeżdżają wszyscy rządni Miami, chcą pobawić się, poznać miasto. Czyli to jest taka typowo turystyczna dzielnica. Zakładamy rodziny, to idziemy nieco na północ. Surfside, Bay Harbor, Bell Harbor, Coral Gables. Tutaj mamy dużo ludzi na przykład na Sun Isles z Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o Brickell, tam mamy dużo młodych takich young professionals, czyli na przykład młodzi lekarze, młodzi prawnicy. Najbogatsze takie tereny, no to Indian Creek, jest wyspa Indian Creek, gdzie niedawno kupił sobie dwie działki Jeff Bezos, David Guetta i Ivanka Trump. Bardzo duży nacisk kładziemy na dzień dzisiejszy na centrum Miami, downtown Miami, bo to jednak było miejsce, które odbił się znak czasu na nim. Można kupić mieszkanie od w tej chwili od 400 tysięcy i one bardzo fajnie pracują. To są nowe inwestycje. Drugim takim miejscem jest zawsze Miami Beach, tylko że Miami Beach to jest bardzo ma duże obostrzenia. W Miami mamy wyznaczone w tej chwili w północnej części Miami, mamy dwie takie fajne inwestycje. Jedna nazywa się 72 Park Miami, a druga Ella. To są bardzo fajne mieszkania, niedrogie, z dostępem do plaży i to są, tak jak chciałem powiedzieć, to są dwa takie miejsca, jeżeli chodzi o krótkoterminowe inwestycje. Także jesteśmy w tej chwili w budynku, który się nazywa Elzer. To jest nowa konstrukcja, większość mieszkań mamy tutaj sprzedanych na dzień dzisiejszy. To akurat studio też zostało sprzedane. Wielkość tego studia jest około 490 stóp kwadratowych. A propos opłat, mieszkanie w tym rozmiarze to będzie około, można powiedzieć, rocznie około 700 dolarów za elektrykę. Koszta HOA tutaj wychodzi $1.35 za jedną stopę kwadratową. Także to jest kwota około 600 dolarów miesięcznie. To mieszkanie na dzień dzisiejszy wynajmujemy za cenę 350 dolarów. To jest w systemie jedna sypialnia z dużą otwartą kuchnią. Tak jak wiemy, no wszystkie mieszkania pod krótkoterminowy wynajem przychodzą umeblowane, co trzeba podkreślić. I z, wiadomo, z kuchnią, z naczyniami. Także od momentu zamknięcia dostajemy klucz i robimy
pieniążki. Wszystkie mieszkania, większość mieszkań, które na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy i sprzedajemy w systemie krótkoterminowym, przychodzą umeblowane. Tak samo mamy teraz nowy projekt w Miami Beach. Tam troszeczkę droższe są mieszkania, też przychodzą umeblowane. To mieszkanie, które widzieliśmy przed chwilą, studio, jest w cenie akurat w cenie jest 612 tysięcy. Tutaj, gdzie jesteśmy w tym mieszkaniu, jest to mieszkanie o 120 stóp kwadratowych większe i kosztuje 720. Także możemy sobie porównać to studio z jedną sypialnią. Tu mamy właśnie widok na stronę południową. Zobaczcie sobie, jest takie fajne ustawienie, bo jest pod kątem balkonu. Jesteśmy w tej chwili w dwóch sypialniach i to jest 31 piętro. I teraz tak, mówiąc o cenach tego mieszkania, jeszcze tutaj końcówki stukania, pukania, słychać. To jest, wielkość tego mieszkania jest 1140 square feet, czyli to jest około 100 metrów kwadratowych. To są dwie sypialnie, żebyśmy nie mylili faktu, że to są, jakby w Polsce mówimy o pokojach, tu mówimy o sypialniach, czyli w sumie trzy pokoje. Cena sprzedaży tego mieszkania jest 1 400 000. Także doradzając, powiem, że lepiej kupić dwa mieszkania jednosypialniane. Aczkolwiek w tym rejonie nie mamy za dużo mieszkań dużych pod krótkoterminowy wynajem i cieszą się też dużym zainteresowaniem takie mieszkania. Można zacząć poszukiwania ze 150-200 tysiącami, natomiast trzeba być wtedy osobą niewymagającą, w szczególności jakichś cudów, bo to są najczęściej wtedy w dosyć dobrych okolicach, na przykład można kupić coś na South Beach, czy w Miami Beach północnej części, natomiast no to będą mieszkania małe do remontu. Więc jeśli my szukamy czegoś przyzwoitego, powiedziałbym w nowszym budownictwie, myślę, że 450-550 to jest taki limit, gdzie naprawdę wtedy możemy mieć coś z fajnym widokiem w nowym budownictwie, na przykład na Brickell. Tu jest produkt dla każdego. To trzeba podkreślić, że możemy kupić tańsze mieszkanie, tańszy dom i możemy wejść bardziej w tą rynek premium. Mieszkania możemy na przykład studio już zacząć kupić od przykładowo dolne granice 200 tysięcy, 300 tysięcy. Później mówiąc o jednej sypialni, to mówimy w granice w cenie 250-300 tysięcy, ale to są teraz używane. Mówiąc o nowych konstrukcjach, to już będzie ten limit około 450 tysięcy. To jest miks pomiędzy tymi, którzy chcą na przykład sobie zdywersyfikować portfolio, mieć część kapitału za granicą, tym bardziej w obecnej sytuacji, gdzie w Polsce no, jeszcze jest dobrze, ale niektórzy mają obawy. Natomiast no, zdecydowana większość po prostu przyjechała do Miami, zakochała się, chce mieć tutaj drugi dom i mieć dom wakacyjny, który być może wynajmują, jakich nie ma, ale niektórzy po prostu chcą mieć tylko dla siebie. Na pewno w tym momencie szczególnie zwróciłbym uwagę na to, żeby nie unikać budynków starych, które też z zewnątrz wyglądają jak duży problem, bo od początku przyszłego roku zmienia się prawo, gdzie budynek będzie musiał mieć rezerwy kapitałowe na wszystkie remonty, które są antycypowane, przewidywane w niedalekiej przyszłości. To jest do 10 lat. To zmieni w niektórych budynkach diametralnie czynsz, dlatego cały czas powtarzam, że patrzyłbym na budynki nowsze. Na przykład to mieszkanie odświeżyliśmy podłogą taką właśnie. Więc ten apartament ma 200 square feet, czyli jakieś 190 metrów. Fajnie, że jest nawet nisko, to widać więcej plaży. Tą energię trochę taką, takiego oceanu. Jeśli za wysoko, to wtedy... W tej sytuacji to jest faktycznie jest lepiej, nie? Mhm. Na downtown, jak jest nisko, czy na Brickell, to jest nie za dobrze. Czynsz w okolicach, do zarządcy, okolicach dolara za stopę kwadratową, czyli 2000 dolarów miesięcznie. I tak jak wspominałem, na Sun Isles dobre jest to, że podatki są od nieruchomości niskie, bo za to mieszkanie jest tylko 15 tysięcy dolarów rocznego podatku. Kupując nieruchomość w bloku, który jest jakby w takim lekko opłakanym stanie, w pewnym momencie przychodzi deweloper i przebija tą kilkunastokrotnie cenę. Mieliśmy takich klientów, którzy właśnie kupili to mieszkanie. Ono tam żadnych pieniędzy nie przynosiło,
ale jakby pracowało na siebie i doszło właśnie do zakupu tego całego budynku ten klient, który kupił to mieszkanie za 300 tysięcy, on dostał 1 500 000, to zajęło 3 lata. A powiedz mi, jeżeli chodzi o flipy, to są tutaj fliperzy, są takie wyspecjalizowane firmy czy przedsiębiorcy, którzy kupują mieszkania, czy kupują domy i naprawiają je? Ten temat jest bardzo się ukrócił w ostatnich latach ze względu na ceny, na skok. Po prostu mamy kolejki przed domami, jeżeli dochodzi do zakupu. Ja osobiście sam się zajmowałem flipami, to były lata 2010 do 2013. To była moja przygoda z flipami. Kiedy rynek się załamał, tak? Rynek się załamał w 2008 i przykładowo coś, co kosztowało 500 000, spadło na około 100-150 tysięcy i właśnie wtedy bardzo aktywnie w tym działaliśmy. Po drugiej stronie ulicy mamy jeszcze kilka. Tutaj na przykład patrząc na ten budynek, to jest typowy flip, tylko że niestety na dzień dzisiejszy te ceny jeszcze są za wysokie, żeby można było ewentualnie flip, ale no, zobacz na przykład na ten tutaj. To są i burzą, i coś takiego stawiają. To jest takie typowe zabudowa dzisiejszego Miami, te budynki. Znowu tutaj widzimy. Jeszcze niedawno stała taka budka, kupujesz ziemią, burzysz ją i taki budynek stawiasz. Jest bezpiecznie w Miami. Miami ma bardzo fajny klimat, ma przestępczość, jest. Mamy bardzo dobre władze. Suarez, major Miami, z którym się kolegujemy, bardzo tutaj duże postępy robi i to ma duże oddziaływanie na wszystkie okolice. Jest bezpiecznie po prostu. To ludzie kochają. A możesz powiedzieć, jakiego miałeś takiego najtrudniejszego deala albo takiego, który ci w pamięci utkwił? No to był klient z Chile, który przez 4 lata przyjeżdżał w zasadzie też do Trump Towers i jego rodzina bardzo chciała mieć mieszkanie właśnie na San Andreas, bo już wszyscy znajomi mieli. Bardzo bogaci ludzie z Chile. No i facet nie mógł się zdecydować. Zawsze nie wiedział, czy to jest już najniższa cena, czy jeszcze będzie taniej. On nie chciał przepłacić. Jorge, mówię, jak nie kupisz teraz, mówię, to już nie kupisz nigdy. Twoja rodzina tego chce, mówię, ty o tym marzysz. A ty się zastanawiasz, mówię, czy ty jeszcze o parę dolarów kupisz to taniej. Taka była chwila, wiesz, przez telefon ciszy i mówię, chyba już zostawi mnie jako agenta. Mówi, dobra, mówi, działamy. No i wtedy zamknęliśmy ten właśnie w wieży numer 1 transakcję. Okay. Myślałem, że powiesz, no i umarł. Nie, dalej żyje i cieszy się Miami. Także. Najdroższy apartament, który sprzedaliśmy, to był w Porsche Building. To jest około dwóch minut na piechotę w miejscu w tej chwili, gdzie jesteśmy i kosztował 30 milionów. Jakie dokumenty trzeba mieć, żeby kupić tutaj mieszkanie? Paszport i w zasadzie tylko to, jeśli chodzi o zakup, jest to stosunkowo prosty, jeśli chodzi o Polaków. Powiedziałbym paszport i dolary. Okej. Okay. A dolary muszą być w Stanach, czy wystarczy je puścić z polskiego konta na konto sprzedawcy? Nie idą one bezpośrednio z Polski, można mieć w Polsce, ale one nie idą bezpośrednio do sprzedającego, idą z reguły na konto escrow prawnika, który dokonuje closingu, czyli procesu tego zamknięcia transakcji. Mhm, okej. Okay. I jak ten proces wygląda? Jak miał przybliżyć? Załóżmy, pokazujesz mi nieruchomość, ja mówię, składaj ofertę, bierzemy tą nieruchomość, sprzedawca się zgodził na moją cenę i co dalej? Wtedy wysyłamy kontrakt do prawnika albo title company, czyli takiej firmy, która przygotowuje ten closing. Mamy okres inspekcji najczęściej 2 tygodnie. Wtedy bierzemy inspektora, sprawdzę mieszkanie, czy nie ma jakichś ukrytych wad. Technicznego, tak. Technicznego. Trzeba wpłacić też depozyt w wielkości 10%. I w 30 dni jest zamknięcie transakcji, jeśli to jest transakcja gotówkowa, jeśli finansowana jest około 45 dni. Jaka jest weryfikacja? Jakie dokumenty muszę mieć, żeby... Bo wiesz, bo u nas w Polsce te banki nie dają tych pieniędzy na ładne oczy, tylko trzeba naprawdę się czasami wygimnastykować, żeby osoba, która nawet dużo zarabia, była dla banku taka jakby pewna. A jak tutaj to jest? Tutaj wygląda ta sprawa troszeczkę łatwiej, bo cały ten system bankowy wygląda i pracuje dla mnie osobiście o wiele prościej niż w Europie. I teraz uzyskując pożyczkę, klient, jedyny jak jest weryfikowany, to musisz tak, otworzyć konto w Stanach Zjednoczonych. Mamy kilka banków, które otwierają konto praktycznie na twój paszport i później dokonujemy tej operacji finansowej, uzyskanie funduszy i co za tym idzie.
Przeważnie wykazy bankowe są potrzebne z Polski. Lekka taka weryfikacja i temat się zakończa szybciej niż jeżeli na przykład klient amerykański by chciał pożyczkę na dzień dzisiejszy uzyskać w Stanach, bo ma weryfikację przez historię kredytową, a ty nie masz tej historii kredytowej na rynku. Okay. Ile trwa taki proces? Około 3 tygodnie. To jest Waldorf Astoria, który będzie zlokalizowany w centrum Miami, niedaleko wody. Jest jednym z największych budynków, jaki powstaje od samego Nowego Jorku. Patrząc na ten budynek, dostajemy 100 pięter. Czego jeszcze można więcej od życia chcieć? Jak tu akurat to mieszkanie reprezentuje wysoki standard wykończeń, ale ogólnie jak jeżdżę do Polski, w Stanach jesteśmy, wydaje mi się, jeszcze około 10 lat za Europą pod względem wykończeń, pod względem jakości tych detali. Słuchajcie, ale co ja tu będę mówić? Zapraszam na zewnątrz, zapraszam na grilla. No co, jak już jesteśmy w Miami, to musimy troszeczkę pokuchcić. Każde mieszkanie przychodzi właśnie z takim urządzeniem. Ten taras, jak zobaczycie, jest oszklony. Tylko mała część jest odsłonięta, bo wyobraźcie sobie teraz, będąc na 80. piętrze, czy setnym, głowa odlatuje. Jakie są koszty takiej inspekcji, jakie są koszty usług prawnych? Jeśli chodzi o inspekcję, to około 400 dolarów. Mój prawnik, z którym współpracuję od kilku lat, kosztuje w okolicach 800 dolarów. Plus podatki od zakupu nieruchomości, tak? To procentowo? To znaczy, jeśli chodzi o zakup, to tutaj te koszty nie są dosyć duże. Ten title insurance jest tutaj największym kosztem. Jeśli chodzi o prowizje, one są po stronie sprzedającego. Także przy zakupie powiedziałbym, że koszty dodatkowe to jest około 1%. I teraz przykładowo, jeżeli na przykład dokonujemy zakupu mieszkania, przykładowo za studio, czyli kawalerka, za 350 tysięcy, jedna sypialnia, mówimy na przykład o minimum te 450 tysięcy 500. Jakie są koszta? Przede wszystkim to jest podatek. Podatek, który w Miami wynosi około 2%. Okay, od wartości urzędowej. Tak, i to jest właśnie od tej wartości rządowej. Czyli jeżeli mamy mieszkanie za 350 tysięcy, to ten podatek prawdopodobnie od tego assessment value, od tej wartości gdzieś lekko powyżej 200 tysięcy, 200 w granicach. Później dochodzą koszty utrzymania tego mieszkania, czyli musimy opłacić za prąd. Ciekawa taka informacja, kilowatogodzina w Stanach Zjednoczonych kosztuje tylko 10 centów. Także możecie sobie porównać, jak to mniej więcej wygląda w Polsce. Ważnym elementem jest, to wszystko też zależy, w jaką konstrukcję wchodzimy, bo jest tak zwana wspólnota mieszkaniowa, u nas nazywana jako HOA, Homeowner Association, i muszą być odciągane opłaty. Czasami one wychodzą w dolnych granicach około 80 centów, czasami w górnych granicach 1 dolara. Także to są koszty. Square feet. Tak, za square foot. I do tego dochodzi jeszcze ubezpieczenie. Po odliczeniu tego wszystkiego, dodaniu jeszcze kosztów operacyjnych, czyli jeżeli my jako firma Mucho Miami zarządzamy tymi nieruchomościami, mamy na dzień dzisiejszy około 30 mieszkań, zarządzamy tymi mieszkaniami, bierzemy 24%, w przypadku klienta, który wraca do nas, jest kwota 20%. Także jednym słowem, jedyne co ty musisz robić, to ewentualnie korzystasz z tego, albo przyjeżdżasz i liczysz pieniądze, które masz z inwestycji, i zwrot z takiej inwestycji po odliczaniu wszystkiego, przekalkulowaniu, jest około 8-9% na dzień dzisiejszy. Wiadomo, kupując za gotówkę, okay, te koszta nasze przy zamknięciu są o wiele mniejsze niż na przykład jeżeli finansujemy, bo ponosimy koszta związane z uzyskaniem pożyczki. Co ciekawe, ty lepszy procent dostaniesz niż stały rezydent Stanów Zjednoczonych albo obywatel Stanów Zjednoczonych. Ile wychodzi mniej więcej? Ty wpłacając 25%
gotówki, masz pożyczkę około 7,5%. Jeżeli wpłacasz 40% cash, gotówki, masz pożyczkę na 6,5%. Rynek, muszę powiedzieć, że w bardzo dobrym kierunku idzie w Miami, zwłaszcza jeżeli mówimy o nowych konstrukcjach i jeżeli mówimy o rynku wynajmu krótkoterminowego. To jest bardzo taki temat lukratywny, można powiedzieć. Mamy na dzień dzisiejszy w stosunku do ostatniego roku mamy wzrost wartości nieruchomości, jeżeli chodzi o domy, to jest prawie 15%, jeżeli chodzi o kondominium, mieszkania, to jest około 10%. Na zakończenie kilka słów o rynku nieruchomości w tym pięknym mieście. Miami nie jest częstym wyborem, ponieważ nie jest na wyciągnięcie ręki, bo jest kawałek drogi, jest długi lot i trzeba mieć wizę. Mieszka w tym mieście sporo Polonii. Widzieliście dwóch Polaków, którzy pomagali mi ogarnąć rynek nieruchomości, ale też na samej Florydzie mieszka kilkaset tysięcy Polaków. Moje wnioski są takie. Rynek w Miami jest wyjątkowo zróżnicowany. Można tu kupić niewielkie studio budżetowe, ale też apartamenty za grube miliony, które ściągają tutaj największe gwiazdy całego świata. To nie jest typowa Ameryka. Myślę, że ludzie, którzy mieszkają w Miami, gdyby zakwalifikować ich do tej samej grupy, mogliby się obrazić. Więc to jest miks kultury meksykańskiej, kubańskiej, europejskiej i amerykańskiej. Czy nieruchomość w Miami to jest bardziej zyskowna inwestycja, na którą sobie można wyobrazić? Nie. Z Miami jest trochę tak jak z Ferrari, że być może to się nie opłaca, ale warto to mieć.